Nie czytałeś o Tolku Bananie? Pisali o nim w Ekspresie. Nie. Człowieku, gdzieś ty się wychował. W latach 70. jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych programów telewizyjnych był Ekran z Bratkiem. Rozrywkowo-edukacyjny program Macieja Zimińskiego. Właśnie w Ekranie z Bratkiem we wrześniu 1973 roku po raz pierwszy pokazano serial Stawiam na Tolka Banana. Miał dżinsy, starą koszulę. Widzowie przyjęli go entuzjastycznie, choć po emisji pierwszego odcinka odebrano podobno telefon zatroskanego towarzysza z KC, który upierał się, że są w Polsce przyzwoitsze organizacje młodzieżowe niż młodzieżowe gangi. Miej honor i odczep się, a najlepiej zrobisz, jak pójdziesz do mamusi, żeby ci pieluszki zmienił. Stawiam na Tolka Banana zrealizowano w ciągu 3 miesięcy w Warszawie, częściowo na warszawskiej Pradze. Dziś serial wzrusza. Między innymi dlatego, że możemy zobaczyć w nim wiele nieistniejących już w stolicy miejsc. Za sprawą serialu wielką karierę zrobiło pozostające do dziś w obiegu słowo muka. Na ekranie wypowiedział je po raz pierwszy Filipek, najmłodszy z bohaterów. Słowo to wymyślił jednak nie on, a 12-letni syn Adama Bachdaja, scenarzysty i autora powieściowego pierwowzoru serialu. Stary! Nie daliby za nią nawet piątak. Stało się to w niecodziennych okolicznościach, kiedy w niezwykle upalny dzień, z braku innych napojów chłodzących, Bachdaj z synem ratowali się piwem. Piramidalnie, formalnie, diametralnie. Gdy ojciec poprosił go, by nie mówił o tym matce, usłyszał w odpowiedzi... Muka! Serial Stanisława Jędryki Stawiam na Tolka Banana w sierpniu na antenie Telewizji Kino Polska. To się wie! Cześć! A potem odszedł, odszedł dalej.